Witam Was serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania, jesteśmy w Australii Zachodniej, w tej chwili około 200 km na południe od Perth. Dzisiejszy film będzie na tle właśnie buszu i plaży. To są ostatnie klipy, które ja podczas naszego Bożego Narodzeniowego wypadu nagrałam i na tym będzie koniec. Mam, słuchajcie, jeszcze filmy z mojej podróży na północ, których również nie dokończyłam. Nie dałam rady przed Bożym Narodzeniem, ale do tego też wrócę i postaram się Wam pokazać wszystko, co tylko mam na tej kamerze nagrane. Widzę, że bardzo Wam się podobał ocean z szumem fal. Ja bardzo chętnie bym nagrywała, nawet siedząc na plaży, ale słuchajcie, wiatr jest zawsze tak duży, że jest to po prostu niemożliwe. A jeżeli ja bym miała z sobą nosić jakiś sprzęt specjalny do nagrywania, to po prostu prawdopodobnie bym tego, co robię, nie robiła. Bo oprócz tych filmików, to ja jeszcze też muszę mieć przyjemność w tym, że idę na spacer i nie niosę z sobą całego olbrzymiego sprzętu, tylko małą kamerę, którą mogę wsadzić do kieszeni. Także na razie będzie tak, jak będzie, a następny film prawdopodobnie już zacznę opowiadać o swojej chorobie. A dzisiaj chciałam poruszyć temat, który podsunęła Aneta, chyba w filmie Ja kocham Australię, w tym filmiku na temat uzależnień, dlaczego my ludzie jesteśmy podatni na uzależnienia, tak jak alkohol, papierosy, z jakiego powodu świadomie czy nieświadomie niszczymy swoje zdrowie. To jest bardzo ciekawe, on mnie nurtuje od bardzo długiego czasu. Przede wszystkim wydaje mi się, że w większości przypadków robimy to nieświadomie, bo każdy z nas, próbując pierwszy raz papierosa, czy alkoholu, czy narkotyku, jest 100% pewien, że on w jakiś sposób nigdy nie ulegnie temu nałogowi. A niestety my sobie sprawy nie zdajemy, że czasami nasz mózg jest niestety silniejszy od nas. Ja Wam powiem, jak ja to widzę. Oczywiście to jest tylko moja teoria. Teorii każdy z nas ma prawdopodobnie wiele. Ja będę ciekawa, jak podzielicie się ze mną swoimi teoriami, jak Wy to widzicie. Ja widzę człowieka jako, że się składa z trzech kompletnie oddzielnych elementów. To jest nasze ciało, które w dużej mierze sobie żyje własnym życiem, tak jak bicie serca czy oddychanie. My o tym nie myślimy, to się wszystko odbywa automatycznie i ciało to robi za nas. Drugim elementem to jest mózg, a trzecim to jesteśmy my, czyli nasza świadomość. Niektórzy to mogą nazywać duchem, ja to nazywam świadomością, tym, że wiemy, że istniejemy. I my jesteśmy zupełnie oddzielni. Te trzy elementy dla mnie są oddzielne. I z jakiegoś powodu, nad którym ja już rozmyślam przez całe swoje życie, zobaczcie, ile tutaj stoi samochodów z łodziami, jaką obsesję ludzie w Australii Zachodniej mają z łodziami. W zasadzie muszę powiedzieć, że prawie każdy musi mieć łódź, tak? To jest bardzo popularne. I wracając do tych trzech elementów, to my bardzo często nie mamy wpływu, szczególnie na nasz mózg. On jest bardzo silny i on ma również swoją wolę. I zawsze mnie to bardzo mocno nurtowało, dlaczego nasz mózg, że tak powiem, żyje w konflikcie z ciałem. Wszystko, co jest dobre dla naszego ciała, to mózg nie bardzo lubi. Nie bardzo lubi dobrego jedzenia, nie bardzo lubi, żebyśmy ćwiczenia robili, żebyśmy biegali, żebyśmy zdrowo żyli. Natomiast mózg uwielbia wszystko, co jest złe dla naszego ciała, tak jak alkohol, jak narkotyki. I tak się ten mózg od tego uzależnia, że powoli nasze ciało niszczy, a trzecia osoba, czyli my, nasza świadomość, tego nie chce. My nie chcemy być alkoholikami, my nie chcemy być palaczami, my nie chcemy być narkomanami, a mimo to, że tego bardzo nie chcemy, bardzo często przegrywamy wojnę z naszym mózgiem. Tak ja to widzę. Nie wiem dlaczego mózg z naszym ciałem prowadzi taką wojnę i tak jakby nie bardzo siebie lubiły, ale ja sobie wytworzyłam taką teorię, że
Ciało jest naszym domem. To jest tak jak nasz dom, jak samochód. Z tą jedną różnicą, że my jesteśmy hermetycznie w nim zamknięci i nie możemy z niego wyjść w żaden sposób. Jeżeli nam się nie podoba nasze ciało, czy nasz mózg, i nie podoba się nam nasz charakter, niestety nie możemy pójść i sobie wymienić na nowy. Jedyna ucieczka to jest poprzez śmierć, a tego większość z nas nie chce. Są osobniki, które odbierają sobie życie. Ale to jest właśnie ucieczka od swojego ciała i ucieczka od swojego mózgu. I z drugiej strony żyje sobie to nasze ciało i ma taki konflikt z mózgiem. I mózg do niego mówi: pal papierosy, pij alkohol, będziesz czuł się świetnie. I faktycznie, jak się wypije ten alkohol, to się człowiek czuje fantastycznie, wesoło przez chwilę, ale potem są konsekwencje. I mimo tego, że wiemy, że konsekwencje są niedobre dla naszego ciała, to mimo tego mózg bardzo często zwycięża i zmusza nas do tego, żebyśmy robili to, co nie jest dla nas dobre. I ja uważam, że może to jest po to, że w ten sposób kreujemy naszą ścieżkę na następne życie, ponieważ ja wierzę, że my żyjemy w kółko, tak jak powiedziałam wam, to jest tylko i wyłącznie moja wiara i moja teoria. I jest taka sama dobra, prawdopodobnie jak każda inna. Ja dzielę się tylko i wyłącznie z wami tym, co ja sobie wyobrażam i tak jak ja świat widzę. Ponieważ my jesteśmy częścią natury i natura nas stworzyła takimi, jakimi jesteśmy, i z jakiegoś powodu dała nam rozum i mózg, który doprowadził do tego, że te używki, które nas niszczą, możemy w tej chwili produkować w bardzo skoncentrowanych dawkach, i to powoduje bardzo wiele zniszczenia. Dlaczego tak jest, tego nie wiem. Wiem jedno, że to jest nasz samochód, akurat na ten czas, kiedy jesteśmy w tej chwili na tej planecie, czyli na dzień dzisiejszy. Każdy siedzi sobie w swoim ciele, ma do dyspozycji mózg i tym musimy kierować. I teraz tylko i wyłącznie od nas zależy, co my z tym zrobimy. Możemy nasze ciało kochać, uwielbiać, ponieważ drugiego i tak nie dostaniemy, więc najlepszym wyjściem jest pokochać je w całości, i tak samo należy pokochać nasz mózg i zacząć go wykorzystywać jako narzędzie i nie pozwolić, żeby ten mózg robił to, co on chce. A wiecie, że to nie jest tak bardzo ciężko wytresować nasz mózg, ponieważ my go możemy trenować naszymi myślami. Po prostu trzeba pewne myśli zabijać i nie pozwolić, żeby za żadne skarby nie powstawały w naszym mózgu, a jak przychodzą, to należy je błyskawicznie zastępować innymi. I jeżeli będziemy to robili ciągle i ciągle, to w pewnym momencie mózg jest tylko tak jak komputer, po prostu w pewnym momencie wymarzymy dany program. Ponieważ jest takim komputerem właściwie, myśmy stworzyli komputer na podobieństwo naszego mózgu i mamy ten komputer przed nami i możemy sobie sterować, i są programy w tym mózgu, których nie lubimy, które nam nie odpowiadają i po prostu należy je wymazać. A jednym z takich programów to są wszelkiego rodzaju nałogi, czyli tak jak Aneta mówi, palenie, że walczy z tym i nie może tego zwalczyć. Aneto, jedynie możesz to zwalczyć poprzez swoje myśli i tylko ty możesz tym kierować. Nikt absolutnie nie może wejść do twojego ciała, nikt absolutnie nie może zmienić twojego myślenia, tylko ty możesz sama to zrobić. I tutaj uważam, że myśmy ludzie popełnili ogromny błąd w życiu, bo poprzez setki lat życia wypracowaliśmy sobie metodę, że ktoś zawsze musi nam pomóc, że ktoś wie lepiej, że jest, zawsze szukamy pomocy u kogoś, a nie szukamy tej pomocy u siebie. Wszystko, co potrzebujemy, to my mamy w środku, w sobie. I po prostu z jakiegoś powodu wszyscy, prawie wszyscy z nas o tym zapomnieli. I jeżeli mamy nauk, to lecimy szukać u jakichś psychologów pomocy czy w jakichś innych substancjach zastępczych, a niestety to trzeba głęboko u siebie samemu poszukać. I my mamy taką możliwość wymazywania programów z naszego mózgu. I ja teraz znalazłam bardzo, a to bardzo ciekawy program, jak to robić.
Ja załączę link do tego wideo w opisie do tego kanału, ale niestety to jest po angielsku. Jeżeli ktoś z Was zna coś podobnego w języku polskim, to bardzo proszę, podajcie również do tego link, w jaki sposób można wymazać program z mózgu, ponieważ dzisiaj już nasi naukowcy odkryli, że rozmawianie z klawiaturą czy rozmawianie z komputerem nie przynosi żadnych skutków. Czyli jeżeli będę siedziała i do tego komputera mówiła ciągle, że ma robić to czy tamto, to on tego nie zrobi, tylko niestety trzeba iść i nacisnąć guzik, wymasz dany program i to jest wszystko. A robi to się w ten sposób. Właśnie na tym, tutaj na tym wideo jest pokazane, w jaki sposób to zrobić, że trzeba znaleźć, w jaki sposób prąd elektryczny przechodzi przez nasze ciało, ponieważ my mamy dwie półkule mózgu, prawą i lewą, i każdy z nas ma programy zapisane w różnych miejscach, albo może mieć z prawej strony, albo z lewej strony. I jeżeli znajdziemy, gdzie nasza myśl, na przykład opalenie siedzi, czy z prawej, czy z lewej strony, to wówczas poprzez myślenie i poprzez powtarzanie w kółko w pewnej pozycji, po prostu ustawiamy ciało w pewnej pozycji, tak żeby prąd elektryczny przechodził w odpowiedni sposób i po prostu powtarzając, wymazujemy dany program i wprowadzamy nowy. Jedno, co potrzeba, to trzeba naprawdę tego chcieć i trzeba uwierzyć. Ale jest to do zrobienia, uwierzcie mi, jest to do zrobienia, bo ja sama byłam palaczem. Jak wiecie, mam chorobę, która została określona przez naszych specjalistów jako kompletnie nieuleczalna i według nich powinnam już tutaj nie być na tej, razem z wami, a jednak jestem i ja to robię poprzez swój mózg, poprzez swoje myśli i poprzez manipulowanie swoimi uczuciami. I jeżeli ja to mogę zrobić, to wydaje mi się, że absolutnie każdy z nas może to zrobić, tylko my bardzo często z góry zakładamy, że to jest za trudne albo się tego nie da zrobić, a to jest nieprawda. Wasz mózg jest waszym narzędziem i absolutnie możecie zmienić jego myślenie. Ja to zrobiłam i to z dużym sukcesem. I tak jak powiedziałam, że nie jest to łatwe, ale z drugiej strony to nie jest aż tak bardzo trudne. Trzeba mieć trochę chęci i się tym zainteresować. Jest to do zrobienia. I tutaj znowu uważam, że zrobiliśmy sobie wielką krzywdę poprzez propagandę, że my nie jesteśmy w stanie wielu rzeczy zrobić, albo że one są za ciężkie do zrobienia, że musimy szukać pomocy u kogoś innego, a nikt z nas nigdy nie pomyśli o tym, że może powinniśmy szukać pomocy sami u siebie, w naszym domu, ponieważ tak jak wam powiedziałam, my jesteśmy hermetycznie zamknięci. Jak nam się zepsuje w domu grzejnik do wody, czy nam się zepsuje coś elektrycznego, możemy zawołać elektryka, możemy zawołać hydraulika, żeby przyszedł i naprawił pewne rzeczy w naszym domu. Niestety my nie możemy nikogo zaprosić do naszego ciała, do środka, żeby nam ponaprawiał rzeczy w naszym ciele, czy nie możemy zaprosić jakiegoś znawcę komputerów, żeby mógł wymazać nam programy komputerowe w naszym mózgu, tylko niestety my musimy zrobić to sami. Czasami to jest dla mnie takie dziwne, dlaczego my tak hermetycznie jesteśmy zamknięci, że nikt nie może wejść do nas, ani my nie możemy do nikogo wejść. Z drugiej strony daje to nam prywatność i nikt, nigdy, nikt nie wie, co my myślimy i to jest tak bardzo prywatne, że do dzisiaj człowiek w żaden sposób nie jest w stanie zobaczyć tego, co drugi myśli. My jesteśmy w tej chwili na polu kempingowym, na którym byliśmy tam po poprzednich filmikach, pokazywałam, cały czas to jest to samo miejsce. I musimy pamiętać, słuchajcie, jedną rzecz, że my jesteśmy to, co my myślimy. Nasze myśli mają niesamowity wpływ na to, jak nasze ciało funkcjonuje. Nasze myśli mogą nas doprowadzić do choroby, do ruiny. I kontrolowanie swoich myśli to jest najważniejsza rzecz, jaką należy robić. Ponieważ ja kiedyś też paliłam papierosy, ja wam mogę powiedzieć, jak ja to zrobiłam. Ja po prostu postanowiłam, że jak przyjadę do Australii, ja sobie wyznaczyłam konkretnie datę, że w momencie jak moja stopa stanie na ziemi australijskiej, to nigdy w życiu już nie wezmę papierosa do ust.
I jak wylądowałam, to od tego czasu już nigdy w życiu nie wzięłam papierosa do ust i jakoś bardzo łatwo mi to poszło. Ja po prostu sobie wyznaczyłam czas i od tego dnia, od tego momentu tak będzie i tak myślałam przez długi czas i tak zmusiłam swój mózg do takiego myślenia, że przyszło mi to kompletnie bez wielkiego problemu i w tej chwili jest 30 lat i papierosów nie palę. I tak samo postąpiłam teraz ze swoją chorobą. Ja po prostu wyeliminowałam ze swojego mózgu myśl, że coś takiego istnieje jak choroby śmiertelne i że ja czegoś takiego nie mam. I w ten sposób ja swoje ciało leczę. Także myśli trzeba bardzo uważnie dobierać, a niestety my mamy wpływ, my kontrolujemy nasze myśli. One przychodzą czasami bezwolnie, ale w momencie, kiedy zobaczycie, że myśl przychodzi, której nie chcecie, zastąpić ją myślą i to zawsze pozytywną. Dlatego ja wam tak często mówię, że uśmiech jest tak ogromnie ważny. To nie ma znaczenia, czy on jest prawdziwy, czy nie. Również myśl. Można sobie wyobrażać rzeczy, które są nieprawdziwe, a które wam sprawiają przyjemność. Możecie wyobrażać sobie coś, co wam daje komfort, tylko pamiętajcie, że myśli muszą być zawsze pozytywne. Pozytywne tylko i wyłącznie. Każda negatywna myśl musi być w zarodku zabita. I dla tych, którzy walczą z nałogiem, tak jak Aneta, to po prostu najłatwiej dla mnie powiedzieć to: manipulujcie swoimi myślami. Aneto, ty nienawidzisz palenia, palenie jest ohydne, człowiek śmierdzi, cała skóra śmierdzi, zęby są żółte, to jest obrzydliwy nałóg i po prostu ty tego nie znosisz i powtarzaj sobie cały Boży dzień, nawet jak się w środku nocy obudzisz, powtarzaj sobie, jak ty nienawidzisz palenia, jaki to jest obrzydliwy nałóg. Wyznacz sobie konkretnie dzień i datę, kiedy będziesz miała zamiar zerwać z tym nałogiem i po prostu spróbuj tego rodzaju metodę i bądź silna, słuchaj, dlatego że mózg jest twoim narzędziem i nie pozwól, żeby on był ważniejszy od ciebie. W końcu ty jesteś bosem, ty kierujesz swoim mózgiem i ty będziesz decydowała o tym, co chcesz. Nie pozwól, żeby on był silniejszy od ciebie, bo to jest łatwo czasami pozwolić jemu i czasami jak człowiek ma problemy, to po prostu ucieka do wymazania pewnych problemów z mózgu właśnie poprzez alkohol czy poprzez nałogi. To jest bardzo łatwa droga, ale my musimy być silniejsi. Ja wierzę w to, że w ten sposób my budujemy sobie ścieżkę do następnego życia, czyli im bardziej będziemy silniejsi, im bardziej będziemy mieli możliwość kontrolowania swojego mózgu i kontrolowania swojego ciała, tym bardziej będziemy mieli szansę na lepsze przyszłe życie. Taka oczywiście jest moja teoria. Nie wiem, dlaczego my mamy taki konflikt z naszym mózgiem i dlaczego on jest tak nieposłuszny i chce robić rzeczy, te, których my nie chcemy, i bardzo często nas do tego zmusza, szczególnie jak mamy ciężkie sytuacje i sobie nie umiemy z nimi poradzić, to nasz mózg zmusza nas do tego, żeby dać mu ulgę właśnie poprzez używki. Jak nam bardzo często jest smutno, to uciekamy się do alkoholu, żeby ten smutek zabić, ale niestety to nie jest lekarstwo, bo to jest tak jak włożyć głowę w piasek jak struś i udawać, że się nie widzi. To niczego nie zmieni. Po prostu musimy przejąć pełną kontrolę ponad naszymi myślami. Hipnozy bardzo pomagają wielu ludziom. Ja raz w życiu próbowałam hipnozę i faktycznie było to bardzo pozytywne dla mnie, ale nie jest łatwo znaleźć kogoś, kto w tym jest dobry, a poza tym ja już od lat doszłam do wniosku, że jak ja sama sobie nie pomogę, to nikt mi nie pomoże. I tak w taki sposób prowadzę życie. Wszystko, co potrzebuję do pomocy, to jest wokół mnie i ja wszystko mam w sobie i po prostu taką ja wyznaję teorię. A jak przychodzą myśli i przychodzi ten czas, kiedy człowiek bardzo, a to bardzo chce zapalić papierosa, to biegać, słuchajcie, wysiłek fizyczny jest cudowny na mózg. I jeżeli nasze ciało zmusimy do wysiłku fizycznego, to w jakiś sposób możemy zablokować myśli w naszym mózgu
I to bardzo pomaga. No taki mamy konflikt, słuchajcie. Nasz mózg z naszym ciałem się nie bardzo lubią, a do tego nasz mózg nie bardzo chce słuchać tego, co my chcemy. Jest nieujarzmiony i tylko i wyłącznie od każdego z nas zależy, w jaki sposób dołamy go ujarzmić. My idziemy sobie przez piękny busz, a zobaczcie, to są ślady wężów. W tym roku bardzo dużo właśnie na piasku widać jest śladów od wężów, także chyba po tych porach deszczowych ostatnich latach dosyć dużo jedzenia musiało się nagromadzić i życie kwitnie i pulsuje tutaj w lesie wokół nas. Strach przed wężem, ja nie wiem, ja nie mam strachu przed wężami, może dlatego, że nie jest łatwo je zobaczyć. One bardzo są bojaźliwe. Właśnie mieliśmy takie przeżycie, jak byliśmy teraz tutaj na tym kempingu. Któregoś dnia Janusz zobaczył przez okno w motorhome dużego węża, który przechodził przez drogę. Dosyć duży, miał prawie, że chyba 2 metry. I myśmy byli wewnątrz. Ja do niego krzyczę: bierz kamerę, nagramy go. I w momencie, kiedy Janusz otworzył drzwi, a ten wąż był jakiś, ja wiem, 5-8 metrów od naszego samochodu, przy najmniejszym dźwięku on obrócił się i absolutnie w ciągu ułamków sekundy zniknął w krzakach w buszu na ten dźwięk. Więc idąc po drodze, my łamiemy gałązki, robimy dźwięk, także jakikolwiek wąż gdzieś tam jest, to one uciekają i dlatego nie jest łatwo je zobaczyć. No chyba, że ktoś ma wyjątkowe nieszczęście i po prostu stanie na bardzo śpiącego, czy może chorego osobnika, ale to się nie zdarza często. My sobie wędrujemy tutaj już przez 30 lat po tych naszych australijskich lasach i odpukać bez specjalnych przygód. Ja zaczynam myśleć i planować, jak zacznę nakręcać filmiki na temat właśnie mojego podejścia do kondycji, w której ja się znalazłam i do sytuacji, w której ja jestem, co nie jest łatwa, uwierzcie mi. Dostać wyrok śmierci to jest chyba najgorsza rzecz, jaka człowieka może spotkać. Ja musiałam dosyć dużo pracy zrobić nad sobą, żeby doprowadzić się do takiego stanu psychicznego, w jakim jestem w tej chwili, a ja jestem absolutnie i 100% spokojna, pełna optymizmu i pewna, że nie ma, że dopóki ja czegoś nie będę chciała, to moje ciało nie będzie robiło. Ja o tym decyduję, nikt inny, tylko ja sama. Ja mam taką siłę i ja mam taką wolę. A to są dzikie Rozumiem, dopóki pszczoły. Jak się czasami idzie przez busz, to czuć taki bardzo intensywny zapach miodu. Jak człowiek stanie na chwilę i posłucha, skąd brzęk pszczół dochodzi, to na pewno każdy zawsze znajdzie takie miejsca, gdzie pszczoły składają miód. On pachnie tak szczególnie wilgotnie, dni intensywnie, jest to bardzo piękne. A miód zebrany przez pszczoły w lasach eukaliptusowych jest przepyszny. Ja właściwie, ponieważ ja cukier już lata temu wyeliminowałam ze swojej diety totalnie i używam tylko miód, to właśnie jak kupuję miód, to kupuję zawsze miód z żdżary, bo uwielbiam jego smak i zapach. Także tak, ja mam teorię, że składamy się z trzech elementów: ciała, mózgu i nas. Jedyną teorią, którą ja zdołałam sobie utworzyć, dlaczego mamy taki konflikt, to taką, że w ten sposób sprawdzamy nasze możliwości, w jaki sposób jesteśmy w stanie kierować swoim ciałem i mózgiem, a chyba to jest po to, żebyśmy coraz stali się silniejsi i w następnym życiu, żebyśmy byli coraz lepsi. Także to jest bardzo ważne, bo mi się wydaje, że podczas tego życia, które w tej chwili prowadzimy, każdy z nas sobie kreuje następne życie. Jeżeli żyjemy dobrze i dbamy o swoje ciało, potrafimy kierować swoim mózgiem, to wydaje mi się, że będziemy mieli szansę na nie najgorsze ciało i nie najgorszy mózg w następnym życiu. Oczywiście to są moje teorie. Słuchajcie, powiedzcie mi, jakie wy macie, jak wy widzicie życie, dlaczego natura nas stworzyła takich, jak stworzyła, dlaczego natura dała nam takie możliwości używania naszego mózgu, tak wysoką inteligencję. Bo w końcu nam dano taką inteligencję, może dlatego, może za dużą, może nie powinniśmy mieć aż tyle tego wszystkiego.
każdym bądź razie pamiętajcie, że nasze myśli kreują nas, więc wybierajcie myśli bardzo ostrożnie, nie ignorujcie ich, nie pozwólcie za żadne skarby, żeby złe myśli przychodziły do was, niszczcie je i zamieniajcie wspaniałe wyobrażenia, wspaniałe widoki. Jak macie zły dzień, popatrzcie na ocean i wyobraźcie sobie, że wypływacie w tym oceanie. I uśmiech, i radość, śpiew to są najważniejsze rzeczy, jakie możecie zrobić, żeby panować nad swoim ciałem i nad swoim mózgiem. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Życzę wam przemiłego dnia i przesyłam wam tony słońca i tony uśmiechu i życzę każdemu, żeby zwalczył wszelkiego rodzaju nałogi. Możecie to zrobić i jest to do zrobienia i tylko wy to możecie zrobić. Do usłyszenia, ja jestem Hania. Pomoczyło cię? O.